wszystkich tych z Państwa, którzy przybyli na spotkanie transsensu ze sztuką. Bez takiego ujęcia kwestii, całe spotkanie, tak jak z doświadczenia wiemy, nie ma sensu. Muzyka unosi człowieka w przestrzeń ponad logiką, ponad rozumem i ponad wszystkim, co jest na ziemi. Z muzyką spotykamy się tak, jak gdybyśmy z lotu ptaka obserwowali wszystkich swoich najbliższych na ziemi. Inaczej nie można. Nie wystarczy nam muzyk, śpiewak, który ładnie głosem zaśpiewa, a nic nam nie przekaże. Nie wystarczy nam. Nie wystarczy nam tancerz, który wytańczy równo wszystko, a nie przekaże nic swoim gestem. Nie wystarczy nam to. Dlatego, że człowiek jest istotą, która ma wkomponowane w siebie affetto, afektację. Bez tej afektacji człowiek nie może egzystować. Bardzo często studentom przywołuje na myśl kwestię aleksytymii, czyli tego potężnego zagrożenia dla człowieka, którym jest uświadomienie sobie tego, że ja nie muszę dawać żadnych wrażeń, że wystarczy, że ja będę mówił tak do Państwa. Proszę Państwa, zjawisko aleksytymii istnieje, ono jest takie i tak, czy takie. Nie, takiego profesora Pospiecha tutaj nie powinno być! Człowiek musi być istotą wrażliwą. Musi przekazywać wartości. A te wartości wypływają z wnętrza, z serca człowieka. I dlatego tak ogniskujemy się wokół muzyki. Dlatego dzisiaj zaprosiłem Magdę Barnes, która pięknie śpiewa. Ale nie dlatego, żeby jej robić furorę. Nie. Tylko ludzie chcą, żeby ona śpiewała. Dzisiaj jednej studentce na wykładzie powiedziałem, że ma bardzo ładny głos. W ogóle się tego nie spodziewał. W ogóle. Ale piękne są takie zaskoczenia. Kiedy ciocia powie swojej krewnej, córce swojej siostry, że masz ładny głos. Ha, żeby tak powiedziała, prawda? Nie powie zazdrości. Nie powie. Wręcz powie odwrotnie, że nie ma w ogóle głosu. I to dziecko wzrasta później z tym. To są takie życiowe kwestie, które na nas działają. I teraz do tych Państwa, którzy udają się często do terapeutów różnych zakresów psychologii i opowiadają całą swoją historię życia, a ten psycholog na końcu tego spotkania mówi: wie Pani co? Tak, słucham Pani. Współczuję Pani. Niech Pani przyjdzie znowu za tydzień. Jeszcze raz Pani mi to opowie. A muzyka jest czymś innym. Muzyka musi nas wzruszać. Muzyka musi nas unosić. I czy to będzie dotyczyło kontaktu z muzyką zawodowego muzyka, czy też tego, który spotyka się z nią. I pasjonata, i takiego, który nigdzie się z nią nie zobaczy. I co powoduje muzyka w podstawowym zakresie arty terapeutycznej? Teraz muszę powiedzieć Państwu, niektórzy z Państwa wiedzą, co to jest w ogóle arteterapia. Arteterapia jest to zespół dziedzin sztuki, które terapeutycznie działają na człowieka. I tym pierwszym kolumnem to jest muzyka, to ja mówię egocentrycznie, drama, czyli spektakl, bawienie się w teatr, choreoterapia, biblioterapia. Cóż to takiego biblioterapia? Biblioterapia to jest to właśnie, co seniorzy, którzy tutaj są, którym się kłaniam nisko, serca i w ogóle. Bo ja właśnie słyszałem od mamusi pięknie czytany tekst baśni Andersena. Pytam pewnego młodego człowieka, nie studenta naszej uczelni, całe szczęście, czy znasz Andersena?
Nie znam, bo on jeździ w Gorzowie teraz, mówi. Ja mówię, nie o tym mówię. Ja mówię o twórcy, o tym, który pisał piękne rzeczy dla dzieci. Jemu się kojarzy wszystko z żużlem. Brakuje nam tego. Brakuje zapachu, a propos biblioterapii, brakuje zapachu książek, świeżej książki z świeżą farbą. Brakuje aktora klasycznego, który będzie pięknie mówił i nie będą się z niego ludzie śmiali, że on przesadza. Przesadza ten człowiek, który nieładnie mówi. To nas smuci wszystkich. A my nie chcemy być smutni. I dlatego, że nie chcemy być smutni, nie chcemy być aleksytymiczni, dlatego musimy powodować nasz wzrost, nasze affetto. I poprzez co my możemy to fizjologicznie powodować? Możemy powodować poprzez oddychanie. I teraz wszyscy sobie wstaniemy, dobrze? Dobrze, obydwie ręce sobie położymy tutaj na wysokości klatki piersiowej. Staniemy swobodnie. Teraz biorąc oddech, zwracamy się, ja się zwrócę do Magdy, serdecznie się zwrócę, bo tylko tak człowiek może się zwracać do drugiego człowieka, a my do kogoś, kto obok nas jest. Musimy nauczyć się polubić tego, który jest obok nas. Bez tego nie ma terapii, proszę Państwa. Więc zwracamy się, biorąc oddech, zwracamy się, ja zwracam się do Magdy, a Państwo swoją prawą stronę. I w odwrotę, dobrze? I w drugą stronę, a ja muszę skrócić do Magdy, bo tak mówię. Dobrze? Dobrze? Teraz, żeby nam to urazi, to pokaż się. Ziewamy gardło, mocno, uwaga, proszę. O, otwarta buźka po powietrze, musimy nabrać powietrza. Czy wszyscy są z rowerami? Bo ja prosiłem, żeby rowery zabrać ze sobą. Bo nie, to na następny raz, dobrze? Wszyscy rowerami. Jeszcze raz, dobrze? I pojedziemy do Osielska. Proszę bardzo, jeszcze raz. Trzymamy otwartą głowę.
buźkę, otwarta buźka. Mogą być małe zawroty głowy, ale to nic nie szkodzi. I jeszcze raz, ostatni raz. Mocno siewamy. Powoli, 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 powoli. I teraz zadanie, to co mówiliśmy, ardent terapeutyczny. Ręce tak, ale tylko tą ręką wykazując, że chcemy pokazać, że piękne słońce, le soleil brille, słońce pięknie świeci i otwieramy buźkę do ziewania. I powoli opuszczamy tą rękę. Tak, opuszczamy na dół, opuszczamy, 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 tak, dopiero opuszczamy powietrze. I teraz drugą lewą rękę, to samo. Wtedy, kiedy ktoś coś mądrego powie, to chce ktoś coś głupiego powiedzieć na to, prawda? I zapytano głupio, a w takim razie co to znaczy żyć? No to powiedziała ze spokojem pani profesor, to znaczy oddychać, ale afektacyjnie oddychać. Dlatego dla nas zadanie jest takie, żeby ten oddech był afektacyjny. I zadanie dla każdego do domu z nas. Że tak jak nam wystarczyło w czasie tych ćwiczeń i w poprzednich spotkaniach oddychanie tylko same dla oddychania, czyli przedmiotowe, tak każdy z Państwa wymyśli sobie na jakąś prostą czynność. Na przykład przychodzi do mnie gość, koleżanka, kolega, sympatia. Sympatia może przyjść też do osoby 80-letniej. I wtedy podaję jej herbatę, prawda? I bawimy się w scenkę pantomimiczną. I drugą ręką. I zrobimy sobie to teraz. Dobrze, proszę bardzo. Dobrze, tak, dobrze. I drugą ręką, tak. Jeszcze raz prawą ręką robimy to samo. Tak, jest, dobrze. I lewą ręką, ostatni raz. Tak. Na początku proponuję, żeby łokieć był lekko zgięty, co będzie powodowało, że mamy jeszcze coś do zrobienia, czyli mamy do wzięcia więcej powietrza, prawda? Ale tak jak fizjoterapeuci, które mi poprą, że od razu wyczynu się nie robi, tylko trzeba zakwasy zlikwidować, dlatego trzeba to powoli. Najlepiej będzie, jeżeli ten przyjaciel będzie siedział daleko od nas, później się przybliży i tą rękę daleko wysuniemy. Czyli zbudujemy sobie naszą wyobraźnię w ten sposób, że nie ma innego sposobu na relaksację, jak bycie z oddechem.
Nasz oddech jest obecny w trakcie spotkania z najbliższymi czy z kimkolwiek. Pamiętam, kiedy jako chłopcy profesora Stuligrosza, kiedy przychodziliśmy, podchodziliśmy do niego, to zawsze Stefan do nas w ten sposób się odzywał. Jego już nie ma, już jest tam wysoki, mam nadzieję. Zawsze pytał z oddechem, co dobrego Wojtku? Co dobrego? Co dobrego Stasiu? Czyli był oddech i drugi element, ten, który dzisiaj poruszamy, emocja. I konkluzja tej myśli jest taka, że bez tego oddechu i bez tej emocji nie ma naszego działania. Bez tego oddechu i bez tej emocji nie ma tego działania. Kolejnym elementem, który nas przysposobi do oddychania, jest chodzenie na koncerty. I dlatego jest Magda Batis u nas tutaj. Oklaskami przywitajmy. Dwudziestego trzeciego maja o godzinie 16 na ulicy Gdańskiej 71, Wielkie Święto, egzamin dyplomowy Magdaleny Batis. Na pewno bardzo dużo osób będzie, ale Magda się będzie cieszyła, prawda, jeżeli ktokolwiek przyjmie takie zaproszenie i przyjdzie, prawda? Zapraszasz, Magda? No. 23 maja, godzina 16. I teraz poprosimy Magdę, żeby przeniosła nas do sali koncertowej. Oczywiście na sali koncertowej nie możemy być ubrani obojętnie. Dlaczego? Z szacunku? Nie, to za mało. Tylko sztuka jest czymś pięknym i my też chcemy być wytworni wobec tej sztuki. Nie może być inaczej. Sztuka jest czymś pięknym. Ona nas zbliża do absolutu, do substancji naprawdę pięknej. Tej transcendentalnej, to co powiedziałem na początku. I dlatego bardzo dobrze się czujemy w wizytowych strojach, panowie we frakach z muszkami, tak jak na koncertach na pewno panowie bywają, a panie być może, że w skromnych, ale ładnych sukienkach, w których dobrze się czują i będą się dobrze czuły z koleżankami. Nie musi być ze sklepu na ulicy Długiej, prawda? Za 12 tysięcy. To może być taniej coś, ale skromnie. I teraz Magdę poprosimy. Najpierw Magda zaśpiewa 3 piosenki, a następnie 2-3 arie klasyczne. Proszę. Za krokiem krok, taka trasa oprócz drzwi, wciąż z kąta w kąt, taki sposób na zomyć. Nie. Pomnę Cię, nie.
Thank you.
cmentarzu z Teresą śle. Już zima się i ma wzorków na szkle. Kaziu, zakochaj się. No a ja, czystym ja, była taka zła. I uciekłam własny gach, domek cały psach.
Bardzo Mati dziękujemy za piękny przekaz treści, których autorem jest Magdalena Badis, a jednocześnie kompozytorzy i twórcy piosenek, bo przecież bardzo często zapominamy o tym. Kiedy oglądamy fantastyczne wspomnienie o Annie German, to właśnie Magda nosi przy sobie. Jest jej bardzo bliska sercu, mnie też, jej twórczość, jej działanie. Ta znakomita piosenkarka i śpiewaczka, której głos właściwie sam już działał na nas jak balsam. Tak jak Magda, która od początku miała za zadanie unosić człowieka, od początku swojej edukacji. Tutaj nie było mowy w trakcie tej edukacji, teraz pozwolę sobie na takie własne reminiscencje, na walkę z tremą. Jeżeli coś człowiek umiłował, umiłował śpiewanie, umiłował kontakt z ludźmi, to nie ma tremy. To jest tylko odpowiedzialność. To tak jak fizjoterapeuta czy lekarz dostawałby tremę dlatego, że staje przed zabiegiem czy przed pacjentem, to byłoby straszne. Nie. Umiłowali swojego pacjenta, umiłowali publiczność i wtedy można coś robić. Nie jakieś satanistyczne teksty, walka z tremą. Wtedy, kiedy nie ma głosu, tylko jest farba na głowie, no to cóż, to trzeba walczyć z tremą. Bo nie ma co podać i w głowie nie ma oleju, to trzeba walczyć z tremą. I teraz powstaje podstawowe takie pytanie do nas. Co jeszcze, jaki element jeszcze góruje w muzyce jako królowa? I to bardzo często mówię na spotkaniach z ludźmi, którzy mienią się tak zwanymi anonimowymi alkoholikami. Czego brakuje tym ludziom poprzez tę słabość? Brakuje cierpliwości. Brakuje cierpliwości. Czas, jest zabijany w nich czas. Nie gra pauza, nie gra odpoczynek. Czas musi być wypełniony, nerwowy. Muszę wypić albo muszę coś zrobić. To jest właśnie to. A muzyka właśnie poprzez terapeutyczne swoje właściwości oddala to niebezpieczeństwo. Oddala ten nawyk gonienia za czymś. I teraz powiem o swoim znajomym, o koledze. Tak mogę o nim powiedzieć, o Andrea Bocelli, którego bardzo cenię za to, co robi. Za to, co robi z publicznością. I kiedy zadałem mu pytanie, bo wchodziło w grę, czy operować neurologicznie, czy nie, zaryzykować, czy nie, to on lekarzom zadał podstawowe pytanie. Drodzy Państwo, ale proszę Was jedno, żeby to nie przeszkodziło mi w moim talencie, w moim odtwarzaniu. Dlatego, że sam, jako profesor, jako pedagog, wiem, że te przymioty, które ma człowiek chory na to, że nie widzi albo nie widzi, koncentracji, wyobraźni, tych człowiek, który wszystko ma otwarte, nie ma. Nie ma. My się dekoncentrujemy, to co powiedziałem o tych alkoholikach. To jest dekoncentracja życia, szukanie czym skupienia. Nie było muzyki, nie było dobrego człowieka, przy nim zaczął czy zaczęła pić. I nagle się ukazała muzyka i nagle ten cały przymiot, że ma mówić, mówi do mnie pewna pani, którą nazwano alkoholiczką. Jakie to wstrętne nazwanie. Mówili, że ja alkoholik Hanna. Tak miała mówić na wszystkich spotkaniach. A ja alkoholik Hanna. Wstrętny. Ona chciała wyjść z tego i muzyka ją wyprowadziła. Nie wiem, czy na stałe, czy czasowo. Nie wiem. To będzie zależało również od jej woli istnienia w tym wszystkim. I na zakończenie naszego spotkania właśnie uraczy nas po Magdzie Badis Andrea Bocelli w jednym utworze, w pierwszym utworze, w którym oprócz jego głosu słyszymy przepiękne brzmienie fletów i instrumentów perkusyjnych. Po tym utworze
już nie zabiorę głosu, bo pięknie musi górować wszystko, musi się zacząć i zakończyć transcendentnie. Silencio, en un mi aspetta domani, vorrei.